Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym webinarze projektu Azja w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Zapraszam różnych gości, rozmawiamy o Chinach, o Korei, o Japonii, o całym regionie, po to, żeby przybliżyć najważniejsze zjawiska, procesy, wszystko to, co teraz się dzieje w Azji, ale pamiętając o szerszym i głębszym kontekście kulturowym. To są spotkania na żywo, także zapraszam do zadawania pytań na czacie. Postaram się te pytania włączyć do rozmowy z gościem. A dzisiaj będziemy rozmawiać o Japonii. Będziemy rozmawiać o Japonii w kontekście Igrzysk Olimpijskich, które od 23 lipca, czyli od paru dni, trwają. Tytuł nasze spotkanie to Trudne Igrzyska. Gospodarka japońska w roku Olimpiady. I będziemy przede wszystkim mówić o gospodarce. I po to, żeby o tej gospodarce mówić w sposób najbardziej kompetentny, zaprosiłem bardzo ciekawego gościa, pana doktora Arkadiusza Tarnowskiego, który chyba jest najbardziej adekwatną osobą do opowieści o japońskiej gospodarce. Jest to badacz, akademik, praktyk, który ukończył zarządzanie i finanse przedsiębiorstw na Akademii Ekonomicznej w Bukareszcie. Potem wyjechał do Japonii i obronił doktorat na Uniwersytecie Tsukuba i od 20 lat specjalizuje się w relacjach gospodarczych pomiędzy Japonią a Polską, Japonią a Europą. Wykłada również, jest gościnnym wykładowcą Uniwersytetu SWPS, także zajmuje się i praktyczną, i akademicką stroną gospodarki japońskiej i relacji Japonii z Europą. Panie doktorze, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry wszystkim przed kamerami. Zaczniemy, bo mamy bardzo dużo tematów. Chciałem, żebyśmy zaczęli od takiej perspektywy historycznej trochę, żebyśmy w paru słowach powiedzieli o tym, jak to się stało, że Japonia w latach 80. była już drugą potęgą światową gospodarczą. Co się stało po tym okresie całkowitego zniszczenia wojennego przez lata 50. i 60., jaki był model rozwojowy, jaki były recepty na japoński sukces gospodarczy powojenny. Dziękuję. Bardzo trudno jest powiedzieć o rozwoju gospodarczym powojennej Japonii, biorąc pod uwagę, że tak naprawdę rozwojowi gospodarki japońskiej poświęcono chyba najwięcej, albo jest jednym z czołowych miejsc na liście wszystkich gospodarek światowych, żeby właśnie dowiedzieć się, w jaki sposób Japonia stała się tą drugą gospodarką troszeczkę więcej niż 20 lat od zakończenia II wojny światowej. Więc jako tą cezurą początkową, wyjdźmy z końca II wojny światowej. Koniec II wojny światowej, możemy to przyrównać troszeczkę do Polski. Co widzimy? Zgliszcza, brak przemysłu. W Japonii życie straciło około 3 milionów ludzi w wojnie, z populacji, która w tamtym okresie liczyła około 71 milionów ludzi. Teraz już wtedy Japonia była bardzo dużym również populacyjnie państwem. Czasami zapominamy o tym, że to jest wielki kraj, duża powierzchnia i bardzo dużo ludzi. Dokładnie. No obecnie populacja Japonii to 125-126 milionów mieszkańców. Także widzimy, że w przeciągu tego okresu Japonia wzrosła o ponad 50%. Powracając, dlaczego Japonia osiągnęła taki sukces, no to na pierwszym miejscu to są ludzie. Japonia była jedyną gospodarką azjatycką, która już przed wojną miała bardzo wysoki procent analfabetyzmu. Było to po restauracji Meiji w 19 roku, gdzie tamtejszy rząd postawił na edukację ludzi. Zaprosił kilku tysięcy obcokrajowców z różnych krajów świata po to, żeby nauczyć tą nową kadrę Japończyków o tych najnowszych technologiach. To spowodowało, że jeszcze przed wojną Japonia miała bardzo duży, bardzo wysoki odsetek ludzi edukowanych, wysoko wyedukowanych. To pomogło odnowić się z tych powojennych zgliszczy, bo przynajmniej z czym zostali, to z ludźmi, którzy byli wysoko wykwalifikowani. A niestety ci ludzie Z tej wysoko wykwalifikowanej siły roboczej pozostało też bardzo dużo bezrobocie, bo pamiętajmy, że jednak siły armii cesarskiej, które pozostały po II wojnie światowej, to było ponad 7,5 miliona żołnierzy.
Dodatkowo do tego, jak dodamy 1,5 miliona ludzi, Japończyków, nazwijmy, czy powracających z obszarów terytoriów zajętych przez Japonię cesarską w tamtym okresie, oraz ponad 3 miliony jeszcze ludzi, którzy pracowali w Japonii w przemyśle zbrojeniowym, to mamy prawie 13 milionów ludzi, którzy bez mała z dnia na dzień stracili pracę. Daje nam to prawie 20% całego społeczeństwa, która nagle stała się bez pracy. Dodatkowo Japonia borykała się z bardzo dużymi brakami żywności, z brakami dostaw energii elektrycznej. Energia elektryczna była napędzana z węglem w tamtym okresie, a węgiel pochodził albo z byłych kolonii japońskich, albo jeśli z wewnątrz Japonii, bo Japonia ma również bardzo małe złoża węgla, to tam pracowali przede wszystkim pracownicy chińscy i pracownicy koreańscy, którzy po wojnie zbuntowali się i powiedzieli, że po prostu dalej w takich warunkach nie będą pracowali. I tutaj tak naprawdę z pomocą przychodzi rząd amerykański, który pomaga w odbudowie Japonii. W 1947 roku Japonia dostaje nową konstytucję, w którą wpisany jest między innymi słynny artykuł 9, czyli że Japonia pozbawia się sił obronnych, które oczywiście w chwili obecnej funkcję pełnią siły samoobrony. I możemy tutaj długo podyskutować, czy siły samoobrony są siłami wojska, czy też nie. Ale w tamtym okresie Stany Zjednoczone zdjęły ciężar obronny z gospodarki japońskiej i nałożyły na Japonię tylko i wyłącznie odbudowę gospodarczą. Czyli nowo powstały rząd miał się skupić tylko i wyłącznie na odbudowie. Pamiętajmy, że w latach do 1952 roku tak naprawdę Japonia powstawała pod amerykańską okupacją i w czasie tego okresu to Amerykanie, powiedzmy, dyktowali warunki, w jaki sposób kontrolowali, w jaki sposób Japonia ma całą swoją politykę gospodarczą prowadzić. Ale oczywiście pomoc Amerykanów to jest jedna rzecz, ale bardzo dużo dała reforma gospodarcza, która została przeprowadzona. Takie trzy główne składniki to jest reforma przemysłowa, czyli w pierwszej kolejności te wielkie konglomeraty przedwojenne, tak zwane zaibatsu, zostały zlikwidowane. Ich akcje były przedmiotem sprzedaży. Każdy mógł je kupić w powojennej Japonii. I następnie zrobiono coś, co do tej pory, znaczy do tamtego okresu Japonia nie miała. Mianowicie związki zawodowe. Jednym z pierwszych praw w 1945 roku, które wprowadzono, to jest właśnie prawo związków zawodowych. Podczas cesarskiej Japonii niestety pracownicy nie mieli prawa do związków zawodowych. Dzięki związkom zawodowym ustanowione słynne podwaliny japońskiego prawa pracy, czyli prawo bez mała dożywotniej pracy w jednej pracy, wynagrodzenia związane z wiekiem, czyli to, co w tej chwili mówimy jako głównym sukcesie gospodarki japońskiej, właśnie miało miejsce w tamtym okresie. Dodatkowym punktem to była reforma rolnictwa. Pamiętajmy, że przed wojną praktycznie cała ziemia należała tylko i wyłącznie do bardzo dużych bogaczy japońskich, którzy byli właścicielami ziemskimi. Po II wojnie światowej te ziemie zostały oddane właśnie rolnikom. Pamiętajmy, że Japonia to w ponad 70% góry, więc tak naprawdę tej ziemi rolniczej jest bardzo mało. I wtedy mamy do początku lat 50. tak naprawdę Japonia wychodziła właśnie z propozycją różnych polityk. W pierwszym okresie skoncentrowano się na przemysł tekstylny. To było główną specjalnością Japończyków. I tak naprawdę Japonia weszła w taką wczesną recesję pod koniec lat 40. I gdyby nie wojna na Półwyspie Koreańskim,
to tak naprawdę trudno powiedzieć, czy losy Japonii by się potoczyły w ten sposób, jaki się potoczyły, bo Japończycy wykorzystali wojnę na Półwyspie Koreańskim jako zaplecze dla bazy amerykańskiej. Oni byli odpowiedzialni za wszystkie dostawy dla rządu amerykańskiego, włączając, uwaga, oczywiście produkty wojskowe. Na ten okres 3 lat Japonia dostała dyspensę, jeśli chodzi o wskrzeszenie swojego sektora obronnego, ale dzięki temu przez półtora roku strona amerykańska, nazwijmy to, zainwestowała w Japonii ponad 1,5 miliarda dolarów amerykańskich z tamtego okresu. Tak naprawdę ta kwota pokrywała prawie 70% całej kwoty importowej Japonii. Więc no dzięki właśnie, o tym się nie mówi dużo. Musimy trochę przyspieszyć tą opowieść. Rozumiem, że mówiliśmy o kapitale ludzkim, mówiliśmy o takich reformach, które stworzyły nowy model pracy, tą pracę tak. przez całe życie, która też w Japonii obowiązywała do niedawna. I oczywiście Zaibatsu i ich zmiana. Powiedział pan doktor o tym, że przestały istnieć. No, pewna kontynuacja pewnie była później w trochę innej formie. Dokładnie. Nadal te firmy działają. Tak, to było wszystko spowodowane tak jakby przez politykę gospodarczą, czyli za sukcesem gospodarczym Japonii stoją tak naprawdę dwie największe instytucje, czyli słynne MITI, czyli Ministerstwo Handlu Międzynarodowego i Przemysłu oraz Centralny Bank Japonii. Te dwie instytucje były w głównej mierze odpowiedzialne za cały sukces. Biurokraci w ministerstwie odpowiadali za planowanie, czyli jakie sektory będą promowane, w jakim okresie, a bank centralny był odpowiedzialny za przekazywanie środków finansowych w postaci kredytów do banków krajowych, które przekazywały te środki tylko i wyłącznie wybranym przedsiębiorstwom, które mogły z tych kredytów korzystać. Niestety w tamtym okresie przedsiębiorstwa japońskie nie miały takiego kapitalizmu, jak mają w tej chwili. W tamtym okresie tylko i wyłącznie wybrane przedsiębiorstwa mogły korzystać z korzyści płynących z kredytów. I właśnie przez taką koncentrację wokół jednego banku zaczęły się te tworzyć nowe konglomeraty, które w chwili obecnej znane są jako Keiretsu. Czyli to będzie to Sumitomo, czy Mitsubishi, czy Mitsui, czyli to są tak naprawdę spuścizna starego Zaibatsu. To były Zaibatsu, jak prawda? Były, i Mitsui, dokładnie, i Mitsubishi. Dokładnie, Sumitomo. One wszystkie jak najbardziej, pomimo tego, że ta reforma amerykańska tak jakby zawiesiła ich działalność, no to wymogi gospodarki rynkowej tak naprawdę zmusiły do powstania podobnego konglomeratu, tylko że zmieniono nazwę i nazywa się to teraz Keiretsu. Na arenie międzynarodowej Japonia osiągnęła spektakularny sukces. W 1968 roku stała się już drugą największą gospodarką świata, więc patrzmy, 45 rok, 68, 20 kilka lat. Lata 50, 60 to jest wzrost gospodarczy ponad 10%. W latach 70. i 80. ten wzrost spadał, już tam był powiedzmy średnio 5%, w 80. tam około 4%, ale to są właśnie lata 60., który to jest ten złoty wiek rozwoju gospodarczego. I, no tu właśnie, wchodzimy, ale... i tu wchodzimy tutaj... w ten główny punkt, 64. rok, czyli 4 lata wcześniej, w 59. Japonia po raz pierwszy wygrywa możliwość organizacji Igrzysk Olimpijskich, czyli Igrzyska Olimpijskie 64 roku w Tokio. Dla rządu japońskiego to miało być to wydarzenie. To właśnie przez to wydarzenie Japonia chciała pokazać światu, że Japonia awansowała do grona krajów najbardziej uprzemysłowionych i najbardziej zaawansowanych technologicznie. Pamiętajmy, że w przeciągu ostatnich 100 lat Japonia zrobiła to dwukrotnie, bo pierwszy raz pokazała światu, że jest światową potęgą w XIX wieku, kiedy wtedy w przeciągu 30-40 lat stała się jedną z największych potęg i teraz znowu, ponownie po II wojnie światowej, udowodniła, że w przeciągu 30 lat jest w stanie stać się drugą potęgą światową. I co nam Japonia przedstawia w 64 roku z okazji organizacji Igrzysk Olimpijskich? No, jeśli chodzi
zostaje dopuszczona do grupy krajów OECD, to jest pierwsza rzecz, czyli najbardziej uprzemysłowionych gospodarek świata. Następnie w 1964 roku, trochę prima aprilisowo, ale Japończycy zyskują prawo, uwaga, to chyba to nie jest takim znanym faktem, Japończycy mogą wyjeżdżać za granicę. Do 1964 roku ze względu na politykę zaciskania pasu i oszczędności wyjazdy zagraniczne, ubieganie się o paszport nie miało pola, które się nazywało turystyka. Można było wyjechać w celach sportowych, czyli uczestnictwo w jakichś igrzyskach, można było wyjechać na konferencję zagraniczną, można było wyjechać w celach medycznych, ale nie można było wyjechać właśnie w celach turystycznych. I dopiero tak się zaczęła wielka przygoda z turystyką. Ale to dopiero w 1964 roku. Mm-hmm. I teraz technicznie, po raz pierwszy igrzyska są nadawane przez satelitę telekomunikacyjnego. Wcześniejsze wszystkie igrzyska były nagrywane na taśmach i przesyłane do różnych miejsc na świecie i dopiero później pokazywane. Pierwszy raz prawie 800 milionów ludzi na całym świecie miało styczność z kulturą japońską bezpośrednio właśnie poprzez telewizję. Pierwszy raz, ale tylko niestety na rynku japońskim, pokazano częściowo igrzyska w kolorze. Shinkansen, czyli jedna z chyba z takich najbardziej rozpoznawalnych twarzy Japonii obecnie, czyli ten super szybki pociąg, który połączył Tokio i Osaka. Nowoczesna infrastruktura, czyli budowa autostrad, obwodnic dużych miast, no, to były naprawdę spektakularne osiągnięcia, jak na tamten okres, które rzeczywiście wniosły, czy bez mała jak na skrzydłach, tą gospodarkę japońską do grona najbardziej uprzywilejowanych krajów na świecie. To, co się właśnie w 1968 roku stało, że Japonia stała się drugą największą gospodarką świata. Ale również Japonia dała swoisty przekaz pozostałym gospodarkom, przede wszystkim Azji Południowo-Wschodniej, że zobaczcie, nasz model rozwoju gospodarczego działa i możecie go próbować powielić. Co się stało? Właśnie, to powiedzmy o tym modelu, dlatego że mówimy o różnych wydarzeniach, ale tak naprawdę chyba to, co mnie bardzo interesuje, to jest właśnie kwintesencja tego modelu. Mówiliśmy o kapitale ludzkim. Powiedział pan o roli banku centralnego. Powiedzmy, nie powiedzieliśmy w ogóle o technologii, prawda? Te słynne obrazy japońskich inżynierów, którzy na czynniki pierwsze rozkładają amerykańskie motocykle i potem powstają potęgi Suzuki, Yamaha i tak dalej. Powiedzmy trochę o tym modelu samym. Znaczy, jeśli chodzi o technologię, to tak naprawdę to również przypisane jest Amerykanów, a mianowicie słynnemu profesorowi Edwardowi Demingowi, który już w latach 50. wprowadził kontrolę jakości. Japończycy jako jeden z pierwszych krajów na świecie wykorzystał, uwaga, Amerykanie skorzystali z tej samej technologii dopiero w latach 80. Więc kontrola jakości, to jest made in Japan, które później produkty japońskie były znane właśnie z zaawansowania technologicznego i z jakości. Właśnie, ale jak do tego Japończycy doszli? Do tego momentu, w którym oni stali się przecież potęgą, czy mówimy o rynku samochodowym, czy o, nie wiem, dźwięku, prawda? Znaczy do wszystkiego dochodzili stopniowo, bo patrząc na rozwój gospodarczy japoński, mamy pierwszy etap, który jest przemysł tekstylny. Przemysł tekstylny nie ma dużej wartości dodanej, więc dosyć szybko Japończycy, czyli biurokraci japońscy opracowali plany rozwoju przemysłu ciężkiego. Czyli tutaj opracowanie przede wszystkim sektora stalowego, sektora staczniowego i sektora chemicznego. Tylko jedną rzecz powiemy, czyli jest to pewien miks gospodarki planowej, to jest ważne w kontekście też zrozumienia innych gospodarek azjatyckich. No właśnie, bardzo mocny. Tutaj tak naprawdę wszystko dzieje się w tak zwanym żelaznym trójkącie pomiędzy tymi, nazwijmy to, firmami Keiretsu, biurokratami i politykami. To jest ten słynny trójkąt zależności, gdzie wszystkie decyzje o dalszym postępie gospodarki japońskiej były podejmowane, bo biurokraci to nie politycy
to dopiero w XXI wieku tak naprawdę przy Koizumim politycy zaczęli tworzyć politykę gospodarczą, a wcześniej to MITI było w głównej mierze odpowiedzialne, pracownicy MITI, urzędnicy MITI byli odpowiedzialni za tworzenie planów rozwojowych gospodarki. Jakie sektory będą promowane, w jakiej kolejności? Dopiero później, w latach 60., 70. mamy rozwój przemysłu samochodowego i elektroniki, ale to nie było, gdyby nie pierwszy kryzys naftowy z 71 roku, gdzie Japończycy zaczęli poważnie myśleć, że za dużo ich kosztuje energia. I wtedy Japończycy również zaczęli wdrażać bardziej energooszczędne wdrożenia, czyli energię nuklearną na przykład, ale byli lepiej przygotowani już na drugi kryzys naftowy z 78-79 roku, którym Amerykanie ze względu na wysoki koszt paliwa byli bardziej zorientowani na import małych samochodów. A kto je miał? Japończycy. Mm-hmm. Bo właśnie zmienili z dużych samochodów na mniejsze samochody pod wpływem kryzysu naftowego. I również pod wpływem kryzysu naftowego narodził się przemysł półprzewodnikowy, dzięki któremu w latach 80. poznaliśmy wszystkie urządzenia elektroniczne, Sony, Panasonic i tak dalej. I to jest ten wielki boom made in Japan, że każdy chciał mieć tak zwanego Walkmana, który był zrobiony w Japonii. I tu wchodzimy w lata 80., które... No właśnie. Czyli jeszcze chwileczkę, jeszcze sekundkę, czyli reasumując, mamy najpierw inwestycje amerykańskie, zarabianie na wojnie koreańskiej, potem mamy sektorowe rozwijanie gospodarki japońskiej, przemysł tekstylny, przemysł ciężki i potem coraz przechodzenie do coraz bardziej wyższej wartości dodanej, trudniejszych, zaawansowanych bardziej technologicznie. Pamiętajmy sektorów. Tylko jeszcze, że to wszystko się działo bez konkurencji. Japończycy nie pozwolili żadnemu kapitałowi obcemu do wejścia do Japonii. Tak naprawdę kapitał obcy w Japonii pojawił się dopiero po 1980 roku. Także że należały do OECD. Tak, to był, i pomimo, że taryfy były jedne z najniższych na świecie, ale ze względu na pozataryfowe środki, z których Japonia bardzo mocno korzystała, właśnie Keiretsu, które było odpowiedzialne, czyli bardzo duże trudności dla każdej potencjalnej firmy zagranicznej w penetracji rynku, spowodowało to, że tak naprawdę wewnątrz swojej gospodarki Japończycy nie mieli konkurencji. Oni tak de facto konkurowali ze sobą. Ale tu MITI... To jest bardzo ważne w kontekście całej historii rozwoju gospodarczego Azji, bo to, o czym pan doktor mówi, jest tak bardzo podobne do różnych etapów rozwoju, czy gospodarki tajwańskiej, czy południowo-koreańskiej, czy później chińskiej. Także możemy bardzo dużo się nauczyć w ogóle o tych historiach różnych sukcesu gospodarczego, patrząc na to, co na początku robili Japończycy. No oczywiście, bo przecież słynne tygrysy azjatyckie, czyli gospodarka Tajwanu, Korei Południowej, Hongkongu i Singapuru, cztery podstawowe główne tygrysy, jak najbardziej bazowały na doświadczeniach Japonii, przede wszystkim jeśli chodzi o tą planowaną gospodarkę, czyli te zależności pomiędzy rządem i gospodarką. No, coś, co z naszej perspektywy, powiedzmy Europy czy Stanów Zjednoczonych, no, byłoby trudne do zaakceptowania, żebyśmy przyjmowali plany centralne. Znaczy starsze nasze pokolenie oczywiście pamięta politykę centralną. I nie wyszło centralną, to nam na dobrze. I nie wyszło nam to, powiedzmy, na dobre. Więc słynne porównania, tam Polska będzie drugą Japonią, no, nie wszędzie się tutaj udały. Ale wracając na poziom kulturowy. Tak, na poziom wróćmy kulturowy. Do lat 80. Do lat 80., które dzieje się już coś zupełnie innego. Znaczy, Japończycy na potęgę stają się nawet pierwszą gospodarką świata. Mówi się, tak jak do tej pory przez wszystkie lata powojenne mówiono o tak zwanym Pax America, czyli o rządach i hegemonii Stanów Zjednoczonych, to w latach 80. zaczęto kontestować, że tak naprawdę to będzie Pax Japonica, hegemon Japonia, że to oni będą pierwszą, największą...
przypomnijmy to, myśląc o tym, co się dzisiaj dzieje, prawda, czyli o chińskiej drodze do dominacji gospodarczej i również reakcjach amerykańskich. Dokładnie. I tu znowu jest bardzo, bardzo bliska paralela. Dokładnie, dokładnie. Ta hegemonia Chin również w tej chwili jest bardzo mocno obecna. W tamtym okresie, pamiętajmy, że na początku lat 80. Japończycy na potęgę, ze względu na bardzo niską wartość jena, bo do 71 roku wartość jena była stała, 360 jenów do dolara amerykańskiego. Dopiero tak zwany szok niksonowski zrewolucjonizował to, uwolnił jena, który nadal był dosyć wysoko, i dopiero tak zwane porozumienie z Plazy z 85 roku ponownie uwolniło jeszcze bardziej, zdeprecjonowało bardziej jena, ale ten początek lat 80. to tak naprawdę jen jest bardzo słaby względem dolara amerykańskiego, więc Japończycy mogą na potęgę robić bardzo duże zakupy. Rockefeller Center, Paramount Pictures, najdroższe obrazy Van Gogha. Przecież to były wszystko rzeczy, które były kupowane właśnie przez inwestorów japońskich. Niestety napędzało to, było to również spowodowane tym, że bank japoński, Centralny Bank Japoński na potęgę dawał kredyty. Wszystkie banki miały przyzwolenie, nawet nakaz od banku centralnego, na potęgę dawać kredyty. Te kredyty były przewaluowane, nawet 300% one były przewaluowane na rzeczy, które firma chciała brać. Przy tym rosło to, miało to znaczenie kolosalne na wartość inwestycji w nieruchomości. Nieruchomości w szczególności w Tokio, ale w innych miejscach w Japonii zaczęły z roku na rok rosnąć. O 50-70% nawet. W kulminacyjnym roku, proszę sobie wyobrazić, że Ginza, czyli najdroższa dzielnica w Japonii, 1 m2 kosztował ponad 6 milionów złotych. 1 m2, 6 milionów złotych. Czyli wielka bańka inwestycyjna. Wielka bańka inwestycyjna. No, słynne porównanie było, że teren, na którym się znajduje Pałac Cesarski, wart był więcej, aniżeli całe PKB Kalifornii. Więc no i co się stało w związku z tym? Bańka spekulacyjna długo oczywiście nie mogła trwać. Końcówka lat 80. to jest już ten okres, kiedy właśnie wszystkie wskaźniki jasno pokazują, że coś musi się stać. No i stało się to w 91 roku tak naprawdę, że ta bańka wybuchła i Japonia weszła w swoje lata recesji. Na początku rozpoczęto oczywiście od polityki monetarnej, fiskalnej, czyli stopy procentowe obniżono. Wszystko co tradycyjne metody ekonomiczne tak jakby wskazują, co w czasie takiej recesji zrobić, ale Panie niestety doktorze, to nie ale ja bym chciał jeszcze zapytać o wpływ, czy rolę amerykańską i amerykańskiej polityki fiskalnej na to, co się stało w Japonii, dlatego że mamy dwie narracje, narrację bańki pękającej i również narrację celowych działań jednak amerykańskich, żeby wzrost japoński po prostu zakończyć. Tak, no to jest wszystko związane z porozumieniem z Plazy z 85 roku, który przez bardzo długi okres wszystkie niepowodzenia czy spadki w wzroście gospodarczym Japonii nazywano, że jest to jako pochodna porozumienia z Plaza. I to było najłatwiejszą odpowiedzią, dlaczego się źle dzieje, dlaczego Japonia już nie sprzedaje towarów zagranicznych, towarów za granicę tak dobrze, jak to się działo wcześniej. Ale tu zapominamy, że pojawiły się tak naprawdę jeszcze inni gracze. Pojawiła nam się Korea Południowa, zaczęła nam się pojawiać Tajwan, kraje, które przyjęły ten sam model rozwoju gospodarczego, co Japonia, tylko byli powiedzmy dwa kroki w tył. Więc oni rozpoczęli swoją przygodę z konkurencyjnością swoich produktów. Polityka fiskalna Stanów Zjednoczonych jak najbardziej miała duże znaczenie, ale też pamiętajmy, że to Japończycy byli w posiadaniu większości rezerw walutowych, dolara amerykańskiego, obligacje państwowe rządu amerykańskiego. To się dopiero niedawno zmieniło, że Chińczycy stali się Japończykami. Więc jak patrzymy na analogię, tak naprawdę patrząc na cały ten cykl, widzimy tyle podobieństw pomiędzy tą ścieżką rozwoju Chin i Japonii, która przyjęła nawet właśnie we współpracy z administracją amerykańską,
znaczy próby naciski, ale one tak naprawdę nie miały tutaj takiego wpływu długoterminowego na tą recesję gospodarczą, która na początku była nazywana straconą dekadą, później tak naprawdę pociągnięto to o kolejną dekadę, czyli stracone dwie dekady, a de facto skończyło się bez mała na straconych trzech dekadach. Bo jeśli popatrzymy na PKB z 1994 roku, które wynosiło niecałe 5 bilionów, ale bilionów w znaczeniu 12 zer, polska nomenklatura, i w 2014, gdzie mamy ten sam poziom, to widzimy, że przez ten okres gospodarka Japonii praktycznie nie urosła. Tak, to jest niesamowite. W międzyczasie oczywiście bank centralny próbuje obniżać stopy z poziomu 6% do słynnych stóp ujemnych. Japonia jest jedynym krajem na świecie, gdzie są ujemne stopy procentowe. Próbuje jako jeden z jako jedna z polityk, które miało pomóc w walce, to są działania banku związane z skupywaniem własnych obligacji, czyli tworzenie wewnętrznego długu. I tutaj jest ciekawostka, bo pomimo tego, że dług Japonii jest największy na świecie, bo wynosi 260% produktu krajowego brutto Japonii, to... No, Chińczycy już gonią. No tak, ale w odróżnieniu do większości krajów zachodnich, ten dług jest w rękach Japończyków. Prawie 50% trzyma Bank Centralny Japonii, więc szanse na spekulacje są bardzo znikome. Dlatego pomimo tak wysokiego długu do procentu długu do PKB, Japonia nadal jest postrzegana jako kraj relatywnie bezpieczny. I tutaj polityką banku centralnego było skupowanie tych obligacji, czyli dmuchanie również w różne projekty infrastrukturalne. Ale niestety nie wyszły one w żaden sposób na dobre. Dodatkowo Japonia nie miała szczęścia, jeśli chodzi o tak jakby pomiędzy kwestie, które się wydarzyły, bo mamy kryzys azjatycki z 1997 roku. Za każdym razem, jak popatrzymy, kiedy Japonia się jakoś próbuje podnosić, to coś się dzieje. I tak jak właśnie w 1997 roku mamy kryzys azjatycki, który dosyć mocno wpłynął na firmy japońskie. Następnie mamy 2007 rok, kryzys finansowy, 7-8 finansowy w Europie, który miał wpływ na oczywiście inwestycje japońskie, europejskie. Następnie mamy Fukushimę z 2011 roku. Tak naprawdę zapominamy, że 2011 dla Japończyków to nie tylko Fukushima, ale dwa bardzo poważne tajfuny, które również zrobiły bardzo duże spustoszenie w gospodarce japońskiej. Sama Fukushima to przecież jest 200 miliardów dolarów amerykańskich koszt Fukushimy. Więc mamy 2011. Po 2011 Japonia cały czas próbuje poprzez różne instrumenty, słynne, tu mamy, wchodzimy w Abenomikę, czyli słynne trzy strzały byłego już premiera Abe, które miały właśnie pobudzić tą gospodarkę. Pierwsze dwie strzały to jest polityka monetarna i polityka fiskalna. Polityka monetarna w głównej mierze chodziło o to, że Japonia ma mieć inflację. Japonia miała 15 lat deflacji, czyli produkty z roku na rok były tańsze. Co zrobiło społeczeństwo japońskie? Nie kupowało, bo wiedzieli, będą czekali, że skoro to dzisiaj kosztuje 1000 jenów, to za dwa lata będzie może 700 kosztowało. Więc nie było pobudzania, nie było pobudzenia wśród konsumentów. Konsumpcja wewnętrzna była bardzo niska. Więc jedno z przyrzeczeń, które Bank Centralny Japonii miał zrobić, to było właśnie zwiększenie inflacji do procentu 2%, do wysokości 2%, coś, co się do chwili obecnej nie udało. Za każdym razem Centralny Bank Japonii mówił o innej przeszkodzie, bo to właśnie była Fukushima, bo to później COVID. Takim bodźcem miała być organizacja Igrzysk Olimpijskich, właśnie. Teraz olimpijskich, teraz, które się w chwili obecnej toczą. No właśnie, bo rozumiem, że mamy te 30 lat bardzo, bardzo słabej sytuacji gospodarczej i różne próby, tak jak pan doktor powiedział, żeby to zmienić. No i Igrzyska Olimpijskie, które miały być jakąś odpowiedzią,
nie tylko na stagnację gospodarczą, ale również na tragedię nad tsunami Fukushimy w 2011 roku. Bo Igrzyska Olimpijskie również były w dużej mierze, można powiedzieć, sfokusowane na stworzenie wrażenia, że Fukushima podnosi się gospodarczo, że staje się kwitnącym znowu prefekturą, regionem japońskim i że jak gdyby na olimpiadzie ona dużo zyskuje. Powiedzmy może o tym, jakie były plany i jakie są realia. No oczywiście nikt nie przewidział pandemii, która była tym dodatkowym czynnikiem, który uderzył w całe te plany. W Japonii wiemy, że jest bardzo dużo kontrowersji związanych z Igrzyskami Olimpijskimi, również jeśli chodzi o wykorzystanie ich do właśnie takiej, można powiedzieć, stworzenia wrażenia, że Fukushima zaczyna kwitnąć. Może pan troszeczkę więcej nam o tym opowiedzieć? Przede wszystkim musimy się przyjrzeć obszarowi, gdzie leży Fukushima. Zresztą tak naprawdę to nie jest tylko prefektura Fukushima, to jest również i Ibaraki, te sąsiadujące, powiedzmy, prefektury wokół Fukushimy. Przybliżę Państwu, że to są regiony, które są bardzo mocno rolnicze. Te regiony były w głównej mierze, na przykład Fukushima to był drugi największy producent brzoskwiń. To był trzeci największy producent gruszek, to był czwarty producent ryżu, piąty producent jabłek. Obok prefektura Ibaraki to również największy producent melonów i drugi największy producent ryżu. Czyli to jest obszar, który był swego rodzaju spiżarnią. On zresztą nazywany był to jako warzywny koszyk Tokio. Bo dokładnie za to tamte regiony były odpowiedzialne. W okresie przed 2011 roku około 80 tysięcy ludzi w prefekturze Fukushimy pracowało w rolnictwie. W tej chwili, czyli w 2017 roku, czyli 6 lat po Fukushimie, kiedy ludzie zostali, pozwolenie powrotu zostało im dane, 30 tysięcy tylko ludzi zdecydowało się na ten krok. Te 6 lat izolacji, ostracyzmu, bo proszę pamiętać, że to był również ostracyzm dla społeczeństwa, które zostało przesiedlone z tego obszaru 30 kilometrów wokół tej elektrowni nuklearnej Fukushima Daiichi. Oni zostali przesiedleni w różne części Japonii. Niestety Japończycy nie przyjęli ich życzliwie, tylko spotkało się to z bardzo dużym problemem dla tych osób, które pochodziły z tych regionów. Zresztą to jest nadal kontynuowane, nawet w chwili obecnej, jeśli chodzi o sprzedaż produktów, które mają naklejkę Fukushima. Pomimo Czyli w samej Japonii jest bardzo duży, można powiedzieć, rezerwa czy strach przed tym, że produkty rolne z Fukushimi nadal nie są bezpieczne. Dokładnie. 30% w 2013 roku, czyli w miarę zaraz po Fukushimie, przeprowadzono badania wśród Japończyków i 30% Japończyków jawnie powiedziało, że nie chce produktów z Fukushimy z obawy o nie chcą mieć styczności ze skażeniem jakichkolwiek produktów. Ja tutaj chciałbym tylko zapytać, no bo być może wielu naszych słuchaczy uważa, że Japończycy bezgranicznie wierzą swojemu rządowi. To wskazuje, że jest duża jednak nieufność do działań rządowych. Czy tragedia w Fukushimie tą nieufność pogłębiła? Na tym polega też troszeczkę centralne zarządzanie, że informacja jest filtrowana. Informacja jest filtrowana, żeby nie zaburzyć harmonii. Pamiętajmy, że tutaj wchodzimy troszeczkę w kulturę, jedną z podstawowych wartości nadrzędnych społeczeństwa japońskiego jest słynne wa, czyli harmonia. Więc jeśli zaburzymy ten harmonię, porządek, no to wtedy będzie trudno nam funkcjonować w społeczeństwie. I właśnie dzięki filtrowaniu, to nie jest kłamstwo,
tylko nie mówię niecałej prawdy. I to bardzo niecałej. Więc oczywiście moglibyśmy tutaj dywagować, czy to jest kłamstwo, czy też nie, ale Japonia, rząd japoński, bo z tamtego okresu mamy również badania obcokrajowców, które no, nie do końca były zbliżone do badań, jeśli chodzi o stopień skażenia produktów, które powiedzmy rządowe źródła przekazywały. Z tego też powodu bardzo wielu obcokrajowców mieszkających w Japonii w tym okresie post-Fukushima wyjechało z Japonii, właśnie obawiając się skutków nierzetelnego przekazywania informacji. I tutaj dokończając Fukushimę, w tej chwili ludzie próbują powrócić do tych swoich gospodarstw, próbują rewitalizować rolnictwo, ale problemem są ceny. Nie do końca Japończycy chcą płacić tyle samo za produkty z Fukushimy, kiedy kiedyś to były synonimem luksusu, w szczególności kilka takich własnych marek luksusowych. Pamiętajmy, że Japonia to jest kraj, gdzie płaci się kilka tysięcy nawet za jednego arbuza, czy za jednego malona, za jeden kiść winogron, bo pochodzą z jakiejś takiej tam plantacji, która jest bardzo znana w całej Japonii. Pamiętajmy, że Japonia jest jedynym krajem na świecie, która ma przedsiębiorstwa rodzinne, które mają ponad 1000 lat. Prawie 20 przedsiębiorstw jest właśnie w Japonii. Także to Japończycy są bardzo przywiązani do takich starych, tradycyjnych metod wytwarzania czegoś. I z tego między innymi właśnie słynęły prefektury Tochigi, prefektura Ibaraki, prefektura Fukushima. I to wszystko zostało zachwiane. Dodatkowo demografia robi swoje, co jest również jednym z czynników, który bardzo źle wpływa na gospodarkę japońską, mianowicie bardzo starzejące się społeczeństwo i bardzo niski, ujemny wskaźnik urodzin dzieci. Więc to ma bardzo duży wpływ na przyszłą gospodarkę, bo praktycznie to młode pokolenie nie jest aż tak bardzo zainteresowane pracą na roli. Więc zobaczymy, jak to będzie tak naprawdę wyglądało, bo tak jak wspomniałem, z 80 tysięcy tylko 30 tysięcy ludzi wróciło, ale tu jest bardzo dużo ludzi, którzy są 60+, więc nie ma następców, którzy by kontynuowali to dziedzictwo kulturowe związane z tymi obszarami. A dodatkowo, tak jak wspomniałem, społeczeństwo, bardzo mocna jest kampania rządu japońskiego na kupowanie bezpiecznych produktów z regionu Fukushima, ale nastroje społeczeństwa bardzo powoli się zmieniają. Oczywiście w tej chwili ten wskaźnik, no 3 lata temu on spadł do 15%, jeśli chodzi o zaufanie do produktów pochodzących z regionu Fukushima, ale nadal niestety on funkcjonuje i w chwili obecnej, jeśli chodzi o proces, o tą decyzję związaną z podjęciem decyzji, czy produkt pochodzi z Fukushimy, czy nie. Mamy to przykład również przy organizacji Igrzysk Olimpijskich, bo najbardziej chyba ostentacyjnie pokazała to drużyna koreańska, która zrezygnowała z dostaw jedzenia ze względu na to, że organizatorzy zakomunikowali, że w ramach promocji odbudowy Fukushimy, no bo taki drugie imię, które Japończycy chcieli nadać igrzyskom, to były Igrzyska Odbudowy. To jest dokładnie 10 lat, tak jakby odbywają się 10 lat po Fukushimie, więc jest promocja właśnie wielu produktów żywnościowych, które pochodzą z regionu Fukushima. No i tutaj było pokazanie właśnie strony koreańskiej o nie kupowaniu produktów pochodzących. Tak, powiedzmy o tym więcej, dlatego że akurat mamy pytania to jest pytanie od pana Łukasza Smulskiego dotyczące właśnie wpływu bardzo przeciągającego się konfliktu handlowego koreańsko-japońskiego na gospodarkę japońską. Czy uważa pan, że w kategoriach gospodarczych to jest istotny spór? Czy on też jest jednym z czynników, który przeszkadza w rozwoju gospodarczym Japonii?
Czy on jest jednym z czynników, tylko proszę pamiętać, że spór pomiędzy no, Chinami i Republiką Korei to nie jest spór, który zaczął się tak naprawdę 3 lata temu, bo większość... Korea i Japonia. Japonia, przepraszam, Korei i Japonii to nie jest spór, który rozpoczął się 3 lata temu, tylko to jest spór, który tak naprawdę trwa od zakończenia II wojny światowej. To są, znowu wchodzimy w rzeczy kulturalne, związane z tak jakby nie rozwiązaniem kwestii z odpowiedzialnością Japończyków za sprawy repatriacji. No tak, ale ja tutaj doprecyzuję. To znaczy mamy te trzy substancje chemiczne, które rząd Abe Shinzo zdecydował się, że nie będzie eksportował do Korei i mając pewnie nadzieję, że sparaliżuje to przemysł wysokiej technologii koreański, szczególnie półprzewodniki, ale potem mamy odpowiedź koreańską, która spowodowała przynajmniej w wymiarze handlu detalicznego na absolutne spustoszenie, to znaczy browary japońskie, dokładnie, firmy, samochody. No właśnie. Czy to dokładnie, wpływa realnie na gospodarkę japońską? Dokładnie, znaczy jak najbardziej wpływa, bo Korea jest jednym z czołowych partnerów handlowych Japonii i to wprowadzenie w 2018-2019 roku tej wojny handlowej pomiędzy oboma krajami, Korea dosyć szybko obeszła sobie tworzeniem swoich ośrodków badawczych, które te trzy produkty miały wyprodukować. I z jednym tak naprawdę sobie już poradziła. Został tylko jeszcze jeden składnik, który jeszcze są uzależnieni, ale tak naprawdę gospodarka Korei znalazła sobie substytut, w jaki sposób obejść, żeby nie być właśnie uzależnionym od importu z Japonii. Czyli paradoksalnie Koreańczycy się uniezależnili od Japonii, od której byli zależni przez dziesiątki lat. Dokładnie, dokładnie. Znaczy mówimy tak naprawdę, tutaj chodzi o stopień czystości. Składniki, które są oferowane przez firmę mają 99,9 i tam tych dziewiątek bardzo dużo. Koreańczycy zeszli na 7, z których z tych ostatnich 9. Znaczy wiadomo, że w sektorze półprzewodnikowym no być może gdzieś to ma jakieś znaczenie, ale nadal pracują. No ma to bardzo duże znaczenie gospodarcze, bo patriotyzm konsumencki jest bardzo silny zarówno w Korei i w Japonii. Więc społeczeństwo koreańskie od razu zbojkotowało, począwszy od takich prostych artykułów spożywczych, jak właśnie piwo, które w przeciągu roku praktycznie sprzedaż piwa w Korei spadła do zera. Japońskiego piwa, a pociągnęło to za sobą również. Wycofanie się marek. Sharp musiał się wycofać z Japonii. Wycofały się marki przedstawicieli aut. Obecnie w Korei po raz pierwszy od kilkunastu lat to Amerykanie są na drugim miejscu, jeśli chodzi o liczbę importowanych aut. Pierwsi to jest Unia Europejska, przede wszystkim auta niemieckie, jest Niemcy, Stany Zjednoczone i dopiero Japonia. Jest bardzo duży spadek importu z Japonii. Także Japonia no naprawdę odczuła tą wojnę handlową, która się rozpętała pomiędzy oboma krajami. No, dodatkowo COVID jeszcze to spotęgował, że Japończycy nie chcieli się zgodzić na szybką ścieżkę. No, biznesy Japonii i Korei są bardzo mocno powiązane i było sporo rozmów na temat, żeby jednak umożliwić czy Japończykom tak zwaną szybką ścieżkę na dostęp do swoich biznesów w Korei i również Koreańczykom na szybki dostęp do swoich biznesów w Japonii. Ale niestety nie udało się znaleźć punktu wspólnego i ta szybka ścieżka tak naprawdę nie udało się jej wprowadzić. No dobrze, i tutaj trochę łączy nam temat relacji napiętych koreańsko-japońskich, łączy się nam to i z igrzyskami, i z COVID-em poprzez turystykę, bo te relacje koreańsko-japońskie wpłynęły na to, że Koreańczycy przestali przyjeżdżać do Japonii turystycznie, ale przestali też przyjeżdżać inni turyści i na igrzyskach mamy puste stadiony. No dokładnie. Jaki to ma wpływ na gospodarkę, bo to jest kataklizm przecież. To jest kolosalny kataklizm. W 2011 roku, czyli powiedzmy rok Fukushimy, mieliśmy 7 milionów turystów, którzy odwiedzili Japonię. W rekordowym roku 2019 mieliśmy 32 miliony turystów, którzy odwiedzili Japonię. Japonia stała się 11 najbardziej odwiedzanym krajem na świecie. W 2020 roku mamy wprowadzenie COVID-u. Japonia to odczuwa, bo mamy spadek do niecałych 4,5 miliona turystów. Ale cofnijmy się do 2013 roku, kiedy Japonia zdobyła Igrzyska Olimpijskie. Popatrzmy na cyfry.
Japonia wchodziła w Igrzyska Olimpijskie z budżetem 7,3 miliarda dolarów amerykańskich. Tyle były założenia, że będą kosztować. To było dużo czy mało w porównaniu z innymi igrzyskami w innych krajach? Było mało i to od samego początku. Badania, które są przeprowadzane nad poprzednimi igrzyskami, wskazały, że większość poprzednich igrzysk była niedoszacowana o co najmniej 170%. Sochi do tej pory było najbardziej, ponad 300%. No zobaczymy, czy Japonia się czasem do tego nie zbliży, bo ostatni budżet, który zaproponowano, to już jest 15 miliardów. Niezależny audyt, który został zlecony przez odpowiednik polskiego NIK-u, sugeruje, że całkowity koszt organizacji igrzysk to będzie ponad 22 miliardy dolarów amerykańskich, czyli mielibyśmy 300%, z czego 75% będzie musiało być poniesione przez właśnie wydatki rządowe, czyli rząd to poniesie. A rząd to jest kto? Zwykli ludzie, czyli poniosą to zwykli obywatele. I tu wchodzimy w coś, co miało trochę uratować, odciągnąć tą gospodarkę, mianowicie promocja turystyki. Bardzo mocno, pod tą trzecią strzałą premiera Abe, wzrostu gospodarczego, kryła się właśnie promocja turystyki. Japonia ruszyła z dwoma bardzo dużymi kampaniami. Jedna to jest Enjoy My Japan. To był bardzo taki duży portal, znaczy on jest dostępny portal pokazujący Japonię jako destynację turystyczną, a drugi to jest Tokio Tokio. Bardzo ciekawa inicjatywa pokazująca starą Japonię, czyli te słynne Maneki Neko, czyli ten kotek machający, który ma wabić biznes, czy teatr Kabuki z obecnymi tym z robotami, czy innymi ikonami, które się kojarzą właśnie z XXI wiekiem. I bardzo dobrze, jak widzimy, jak powiedziałem na cyfrach, bardzo dobrze to wpłynęło na wpływy z turystyki, bo te wpływy były kilkanaście miliardów dolarów amerykańskich i szacunek na olimpiady to było 40 milionów ludzi. W roku olimpiady Japonię miało odwiedzić 40 milionów. Na samą olimpiadę miało przybyć 1 000 000 obcokrajowców. Każdy z nich miał zostawić co najmniej 1400 dolarów amerykańskich. Daje nam to ponad miliard dolarów amerykańskich, które miały zostawić tylko i wyłącznie obcokrajowcy. Ale to nie jest tylko zostawienie, ale to jest również promocja właśnie kultury. No i zgodnie z informacją, która została ogłoszona w marcu tego roku, że obcokrajowcy niestety nie będą mogli uczestniczyć, spowodowane to jest niestety bardzo niskim poziomem szczepień w Japonii. Japonia dopiero w lutym tego roku dopuściła szczepionkę Pfizera, a w maju tego roku dopuściła Modernę i AstraZenekę. Ze względu na to, że w tym początkowym okresie szczepienia były indywidualne, w Japonii tylko pielęgniarki i lekarze mogą szczepić. Proces też szedł bardzo powoli. Dopiero tak naprawdę w maju przyspieszono, kiedy cyfry zaczęły rosnąć i Japonia weszła w czwartą falę. Zmobilizowano wojsko, wprowadzono masowe szczepienia i skorzystano z lekarzy sił samoobrony oraz z tymczasowych pracowników. W tej chwili Japonia ma jakieś 23% zaszczepionego społeczeństwa i tu wchodzimy w słynne słowa obecnego premiera Sugi, który powiedział, że do końca listopada oczekuje, że ta część społeczeństwa, która chciałaby być zaszczepiona, będzie miała taką możliwość. I to się wiąże właśnie z tymi protestami, które mają miejsce w Japonii, te demonstracje, które są antyorganizacji olimpiady, które chciały, żeby tą olimpiadę przenieść właśnie na późniejszy okres, kiedy Japonia będzie miała już ten procent zaszczepionego społeczeństwa dużo większy. I co mamy? W dniu dzisiejszym Japonia przekroczyła magiczną liczbę 10 tysięcy zakażeń. Tak wysokiej liczby jeszcze nie mieli. Na początku tygodnia było 1419 zachorowań w Tokio. Dzisiaj ta liczba podskoczyła, czyli od poniedziałku do czwartku. W Tokio 3865.
ponad prawie trzykrotny wskaźnik. Więc widzimy, że mamy problem, tak zwany Houston, mamy problem. No właśnie tutaj może nas to tak bardzo nie szokować w Polsce, bo pamiętamy te czterocyfrowe liczby dziennych zakażeń niedawno, które były w naszym kraju, czy Wielka Brytania, Francja i tak dalej. Natomiast w Azji Wschodniej, właściwie tylko Japonia jest takim miejscem, gdzie te liczby są tak ogromne. Te zachorowania w Korei czy w Chinach, to liczbowo były dużo mniejsze. Tak, no teraz przy tej ostatniej fali rośnie, bo ma też 2000 na poziomie 2000, czyli powyżej 1000 wskaźników. Ponieważ nie mamy dużo czasu, ja bym chciał zapytać o przyszłość. To znaczy mamy sytuację teraz mało optymistyczną, czyli mamy Igrzyska Olimpijskie, które na poziomie ekonomicznym no na pewno się, można powiedzieć, nie udały. Mamy napięte relacje z Koreą, mamy niezałatwe relacje z Chinami, mamy tak naprawdę utrzymującą się stagnację i nie do końca chyba udany Abenomics i teraz rozumiem, że Suganomics. Dokładnie. Jak wygląda przyszłość gospodarcza Japonii? Jak pan by patrzył na to, co Japonia zrobi albo co może zrobić i jakie ma perspektywy w najbliższych 5-10 latach? Znaczy, bardzo trudno mówić o perspektywach, to jest trochę wróżenie z fusów i ja się śmieję, że chyba u większości ekonomistów baterie się wyczerpały w szklanych kulach. W zeszłym roku Japonia zanotowała prawie 5-procentowy spadek w swoim PKB. Po pierwszym kwartale tego roku ten spadek wynosił niecałe 3%. Były bardzo duże nadzieje na ten drugi kwartał, ale ze względu na czwartą falę i na bardzo bogate pakiety pomocowe, bo Japonia w czterech pakietach, znaczy rząd japoński w czterech pakietach pomocowych wniósł do gospodarki japońskiej już ponad 140 miliardów dolarów amerykańskich. Także cały koszt, nawet gdyby anulować organizację, to koszt był około 15 miliardów, to on jest i tak znikomy w porównaniu do pakietów pomocy, które rząd japoński najprawdopodobniej będzie musiał kolejny pakiet wdrożyć pomocowy. A jednocześnie mamy tutaj pytanie od MKQ i informacja, której ja nie znam, że przed olimpiadą wzrosło opodatkowanie do 10%. Tak. Zgadza się, w 2019 roku VAT. Czyli z jednej strony pomoc, z drugiej strony zabieranie. Znaczy, bo to jest w 2013 roku z 8%, znaczy najpierw był wzrost, był 5%, później wzrost był do 8%, to już jeszcze w latach 90. i to już było sygnałem, że bardzo źle to wpłynęło na gospodarkę japońską, bo wtedy również konsumpcja została zatrzymana. Wtedy już ekonomiści ostrzegali, że bardzo źle przyjmuje społeczeństwo wzrost podatku VAT. I w 2013 roku rząd japoński zdecydował, że podniesie ten podatek z 8% na 10% i ze względu na bardzo złe nastroje i za każdym razem jakąś boską interwencję, był przenoszony i został dopiero wprowadzony w październiku 2019 roku. Więc od 2019 roku ten podatek jest 10%, ale nadal na przykład artykuły spożywcze, ale kupowane w sklepach, objęte są tym starym podatkiem 8%, żeby nie drażnić społeczeństwa japońskiego zbyt dosadnie, że te wszystkie produkty po prostu podrożały. A co jest niestety nieszczęściem, jeśli chodzi o optymizm gospodarki japońskiej, to najnowsze dane pokazują, że Japończycy na potęgę zaczęli oszczędzać. 44% oszczędności. Czyli znów popyt wewnętrzny siada. Dokładnie, czyli znowu mamy problem deflacyjny nam powrócił. Japończycy oczekują, że produkty będą tańsze. Z drugiej strony mamy problem demograficzny, bo Japonia nie ma nowej siły rąk do pracy. Pamiętajmy, że Japonia miała dosyć jedne z najostrzejszych praw imigracyjnych, więc były bardzo duże kontrowersje związane z zatrudnianiem pracowników głównie pochodzących z Azji Południowo-Wschodniej, ale Japonia musi się otworzyć na pracowników imigrantów, którzy będą pracowali, bo zgodnie z nową polityką, w szczególności po kryzysie covidowym, rząd Japonii zachęca firmy japońskie, żeby przeniosły swoje produkcje z
tych z Chin przede wszystkim do Japonii. To były specjalne pakiety pomocowe dla firm, które to zrobiły. Ale żeby to zrobić, to potrzebne są siły robocze. A skąd tą siłę roboczą robić, jak społeczeństwo się staje coraz starsze? Rząd Japonii będzie miał bardzo duże problemy związane ze zwiększającymi się wydatkami na emeryturę, na opiekę medyczną. To są, to ci młodzi będą musieli pracować, więc wszystkie takie polityki, jak na przykład właśnie zwiększenie podatku VAT do 10%, spotykają się z takim naturalnym oporem ze strony społeczeństwa, który idzie w tą drugą stronę, czyli niepobudzanie konsumpcji, jak było zamierzone poprzez projekty, które miały zwiększyć inflację. Mamy niestety efekt odwrotny od zamierzonego, czyli mamy niestety deflację. Warto przypomnieć jedną rzecz na koniec. Projekty Olimpiada w tym roku miała być pokazanie światu o możliwościach, jak będzie funkcjonował świat XXI wieku. Bo tak jakby mottem, który Japonia chciała pokazać, to jest to słynne słowo ashita, które w Japonii jest również zapisywane jako przyszłość. I to są te technologie przyszłości jako gospodarki o zamkniętym obiegu. Tu jest pełna symbolika. Znicz olimpijski, który jest napędzany wodorem, który pochodzi z Fukushimy. Największa fabryka wodoru z Fukushimy. Pochodnia olimpijska, którą Naomi Osaka niosła, jest zrobiona z aluminium, które pochodziło z budynków tymczasowych z Fukushimy. Łóżka słynne kartonowe. 99% wszystkich produktów użytych na potrzeby olimpiady są albo ponownemu recyklingowi, albo będą ponownie użyte. Cała wioska olimpijska zostanie zdemontowana i na tej wiosce powstanie cały kompleks mieszkaniowy, szkoły, sklepy, i to wszystko będzie napędzane energią wodorową, panele słoneczne, czyli właśnie zrównoważony rozwój to jest to, co mam nadzieję, że ekonomicznie przynajmniej Japonia jest w stanie pokazać światu, bo gospodarczo może być trudno. No planowano, że 0,3% PKB wzrośnie dzięki organizacji igrzysk, ale czy to się uda? Na chwilę obecną raczej pozostaję pesymistyczny. No dobrze, ale mimo tego pesymizmu, który tutaj nie jesteśmy odosobnieni, bo bardzo dużo rozmów o gospodarce japońskiej kończy się właśnie takim raczej pesymistycznym finałem, no ale mamy też ten optymistyczny akcent. Dziękuję panie doktorze właśnie za to o zrównoważony rozwój i technologie, które służą no, troszeczkę, można powiedzieć, przemodelowaniu gospodarki, i tu jest gdzieś nadzieja pewnie również tak, dla Japonii. Tak, no bo to jest ten model, który tak naprawdę no, nawet w Polsce w tej chwili próbujemy współpracować z Japonią. Energia wodorowa jest jednym z tych obszarów, gdzie Polska bardzo mocno patrzy w kierunku Japonii i uczenia się poprawnego, dobrego zarządzania właśnie gospodarki opartej o wodór. Dobrze, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że wszyscy się dowiedzieliśmy bardzo, bardzo dużo. Moim i Państwa gościem był pan dr Arkadiusz Tarnowski, ekspert specjalista od współpracy gospodarczej polsko-japońskiej i gospodarki Japonii. Panie doktorze, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję panie Marcinie, dziękuję Państwu. I na koniec powiem jeszcze tylko Państwu i zaproszę Państwa wszystkich do śledzenia naszych różnych kanałów multimedialnych, Strefy Kultur. Mamy blog, YouTube, podcasty, grupa na Facebooku. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie do interesowania się tym, jaki, mówiąc po angielsku, content produkujemy, nie tylko webinary, artykuły, również inne rzeczy. Także zapraszam Państwa bardzo serdecznie i dziękuję za Państwa dotychczasowe zainteresowanie projektem Azja w Strefie Kultur Uniwersytetu SWPS. Dziękuję i do zobaczenia.